Dzisiaj będę poniekąd kontynuował. Czy wszyscy słuchali to, co było tydzień temu? Wiem, że Ewunia nie oglądała. Dobrze, i to będzie poniekąd kontynuacja, i to jest też to słowo jest w kontekście nowego życia, o którym my tyle gadamy ostatnio, i to jest jakby już chyba szósty raz, kiedy rozmawiamy w kontekście nowego stworzenia, nowego życia, bo od nowego przymierza, które Bóg zawarł ze swoimi dziećmi, z tego nowego przymierza wynika nasze nowe życie, tak naprawdę. Bo jeśli by nie było nowego przymierza, to nie byłoby nowego życia. Byśmy ciągle byli, chodzili, jak to się mówi, żyli w starości naszego życia. I właśnie o tym, od tego zacznę. A więc w Hebrajczyków 8, od 7 wersetu, oczywiście można sobie kontekst przeczytać. Ja dlatego, żeby oszczędzić czas, nie czytam całego rozdziału, ale od 7 wersetu przeczytam. Gdyby bowiem to pierwsze przymierze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Więc było wcześniej przymierze, ale on mówi, że gdyby to przymierze było nienaganne, o tym przymierzu każdy może też sobie poczytać. Nie chcę teraz na nim się skupiać. Po części tutaj my będziemy widzieć w Hebrajczyków 8, o co chodziło w tym starym przymierzu. Ale gdyby ono było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. I kolejny werset mówi tak. Na takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach. Czyli podsumowując to, co przeczytaliśmy, było to wcześniejsze przymierze, to stare przymierze, i teraz to nowe przymierze, to nie jest takie przymierze, jakie było wcześniej. To jest główna myśl tych wersetów. Czyli wcześniej było przymierze, ale to nowe przymierze, ono nie jest takie. I ja podkreślam to słowo, nie jest takie. To jest inne, zupełnie inne. To nie jest takie, jak było wcześniej, bo wcześniej, kiedy byłeś wierny Bogu, Bóg był wierny tobie. Kiedy wykonywałeś przykazania, Bóg ciebie błogosławił. Kiedy byłeś w porządku, kiedy robiłeś wszystko dobrze, Bóg był po twojej stronie. Natomiast kiedy nie robiłeś, nie byłeś wierny, no to i Bóg nie był ci wierny, to mogłeś czuć się osamotniony, mogłeś czuć się już niebłogosławiony, mogłeś czuć się porzucony. Czyli wszystko w tym przymierzu, jeśli widzicie, zależało od tego, jak ty postępowałeś. Wszystko zależało od twojego działania. Jeśli dobrze działałeś, dobrze pracowałeś, w sensie w jakim kontekście? W kontekście wykonania wszystkich przykazań, nie popełniania grzechów z tych 10 przykazań, chodzeniu do świątyni raz do roku, przynoszenie w ofierze baranków i tak dalej. Jak robiłeś to wszystko cudownie, spoko. Jeśli przestałeś, coś źle zrobiłeś, nie wiem, przypadkiem zabiłeś swojego brata, na przykład, no to już błogosławieństwo Boże się cofało. A różnica jest jaka? Wtedy tak było, a teraz nowe przymierze przestało być oparte na tym, co ty robisz. A wręcz to nowe przymierze zaczęło być czymś, co powoduje przemianę twojego serca, które już chce samo dobrze robić. Dobrze czynić, ale do tego dojdziemy. Ja ciągle wyprzedzam. I tu jest napisane, że dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. Wcześniej kojarzymy, pewnie każdy kojarzy, tak, że prawo było dane Mojżeszowi na tablicach kamiennych. Tak? On zniósł te tablice kamienne i pokazał ludowi Izraela, proszę bardzo, to jest prawo. Teraz od dzisiaj każdy musi się dotrzymywać tego prawa. I to było coś, co z zewnątrz miało spowodować przemianę człowieka. I oczywiście nie udało się spowodować przemiany człowieka.
dlatego że jest, tutaj jest napisane, że gdyby pierwsze przymierze było nienaganne, właśnie w tym przymierzu pierwszym, to prawo miało spowodować twoją przemianę, ale prawo, które było na kamiennych tablicach. W nowym przymierzu Bóg co robi? Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na sercach. Kto powoduje to, że prawo zostaje wypisane na twoim sercu, w twoim sercu? Ty powodujesz to? Ty czytasz prawo z kamiennych tablic i je wypisujesz, zmuszając siebie? Czy Bóg powoduje w twoim sercu przemianę, wypisując je na twoim sercu? Te przekazania, które tak naprawdę przestają być przykazaniami dla ciebie, a zaczynają być chęcią twojego życia. Prawa, które są wypisane na twoim sercu, nie są przykazaniami na twoim sercu, tylko są chęcią twoją tak po prostu żyć. Dlaczego tak jest? Serce jest jestestwo człowieka, tak? To, kim jesteś naprawdę, ty już nie zastanawiasz się, czy ty masz robić tak źle albo tak dobrze. Ty nie wkręcasz się w takie rzeczy. Ty po prostu postępujesz według swojej nowej natury. I dlatego właśnie to przymierze jest inne. Ono polega, że w Starym Przymierzu, kojarzycie, czytaliśmy tydzień temu, prawo było nadane przez Mojżesza, ale łaska i prawda objawiły się, ukazały się, przyszły dzięki Jezusowi. A więc to Mojżesz chciał spowodować przemianę człowieka z zewnątrz. Co robi Bóg? On sam przemienia twoje serce, żebyś ty od wewnątrz był przemieniony i żebyś nie potrzebował przykazania z zewnątrz na kamiennych tablicach. Po to masz na sercu wypisane prawo, żeby nie potrzebować prawa na kamiennych tablicach, które to prawo, tak jak to w Starym Przymierzu, zmuszało ciebie do tego, żebyś był dobrym. Albo definiowało ciebie jako złego. Okej, okay. No dobrze, i idziemy dalej. Więc, i nikt nie będzie uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, to wszystko jest opis tego nowego przymierza, ani nikt swego brata mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich. To jest niesamowite, cudowne. I już tłumaczę, o co chodzi, ale może jeszcze dokończę tylko te dwa ostatnie wersety tego rozdziału. Będę bowiem łaskawy dla ich występków. Co? Aż tak? Wyobrażacie sobie mentalności takiego przeciętnego Żyda, kiedy on znał bardzo dobrze prawo, bo w ich tradycji, w ich kulturze, w ich jakby w ogóle mentalności to było coś bardzo z nimi powiązane, prawo Mojżesza. Tak? I ta informacja, że jeśli będę dobrze postępował, Pan będzie ze mną dobrze postępował. Jeśli będę źle postępował, no to Pan będzie też, nie będzie też ze mną dobrze postępował. Więc i nagle on mówi, będę bowiem łaskawy dla ich występku, a ich grzechu i nieprawości więcej nie wspomnę. No i teraz chodzi o tych starych nieprawości? No tu nie ma mowa o starych nieprawości albo grzechu, albo upadku, albo występku. Po prostu on nie wspomni o tym. Tu jest napisane, będę bowiem łaskawy dla ich występku. Będę. Czyli to jest czas przyszły, niedokończony. Jest taki czas? Jak to po polsku się mówi? Niedokonany. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. W każdym razie, będę łaskawy dla ich występku. Czyli będę cały, jakby będę łaskawy. Czyli my, nas jeszcze nie było, a on powiedział, że będzie łaskawy dla naszych występków i naszych grzechu i nieprawości, nie wspomni. A gdy mówi nowe, uznaje nowe przymierze, ma się na myśli, a gdy mówi nowe, uznaje pierwsze za przedawnione. A to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Wow, to jest w ogóle szok. On mówi tutaj o Starym Przymierzu, konkretnie o przymierzu, nie o Starym Testamencie, który jest w Biblii, tak? W sensie, że Stary Testament przestaje być aktualny i należy go wyrzucić i jakby nie czytać, stary.
Nie, to nie o tym mowa. Mowa konkretnie o przymierzu, które było zawarte, ponieważ Stary Testament, on wskazuje na nowy. Stary Testament prorokuje o nowym, o przyjściu Jezusa. Stary Testament pokazuje nam sens w ogóle Ewangelii, tak naprawdę. Więc gdy mówi nowe, uznaje pierwsze przymierze za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. To są bardzo mocne słowa. I on mówi, dam moje prawa w ich umysły i piszę ich na ich sercach. Jak to się dzieje w praktyce? Jak to dzieje się w praktyce, że my zaczynamy żyć nowym przymierzem, więc zaczynamy żyć nowym życiem? Na czym to polega? To polega na tym, pamiętacie, czytaliśmy nie tydzień, dwa tygodnie temu z Galacjan, tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Tutaj jest napisane o tym, że w tym 10 wersecie, że prawo teraz jest w sercach, a wcześniej prawo było strażnikiem, które z zewnątrz nas strzegło, które było na kamiennych tablicach. I więc to prawo musiało przestać nas strzec, żeby w to miejsce, żeby nas zaczął strzec Duch Święty. Czyli pedagog prawo, to z Galacjan, co czytaliśmy, on przestał kontrolować nasze życie po to, żeby zrobić miejsce dla Ducha Świętego, ponieważ tam dalej w Galacjan jest napisane, że już nie jesteście pod prawem, bo wszyscy staliście się synami Bożymi. A w Rzymian 8 jest napisane, że Duch Święty prowadzi tych, którzy są dziećmi Bożymi. A więc my staliśmy się synami, my staliśmy się dziećmi Bożymi, dlatego teraz Duch Święty nas prowadzi i On zajął to miejsce prawa, które miało nas z zewnątrz kontrolować, z zewnątrz nas strzec po to, żebyśmy postępowali właściwie. Ale to wszystko w Nowym Przymierzu się zmieniło i za pomocą Ducha Świętego to prawo jest wypisywane w naszych sercach. On nas tego uczy. Zobaczmy, co jest napisane w Jana 14:6. Ja będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Innego pocieszyciela, to znaczy dokładnie takiego samego jak ja, który niczym się nie różni ode mnie, ale jednak nie mnie, tylko kogo innego. Innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy. W ogóle to słowo ducha prawdy, to znaczy prawda bardzo często jest określana w Biblii jako Ewangelia. Kiedy Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą, On mówi, ja jestem tą dobrą nowiną dla ciebie. Koncentrując się na mnie, patrząc na mnie, wpatrując się we mnie, ty spotykasz dobrą nowinę, dobre wiadomości. Ja jestem rozwiązaniem dla ciebie wtedy. A więc duch prawdy, on właśnie dokładnie o tym ma świadczyć. Duch prawdy, on świadczy o prawdzie. Czyli duch prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widział, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przybywa i w was będzie. On to zapowiadał Dzień Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty miał przyjść i miał zamieszkać człowieku. Bo jeszcze wtedy Ducha Świętego nie było na ziemi. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przybywa i w was będzie. I dalej jest napisane, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I potem werset 26 chciałbym przeczytać. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego. I na tych trzech słowach chciałbym się skupić, albo na czterech. On nauczy was wszystkiego. Czyli w jaki sposób Bóg nam pokazuje, jak wypisuje w naszych sercach to prawo. Za pomocą Ducha Świętego. On robi tak, że to Duch Święty, ponieważ my jesteśmy nowym stworzeniem i nasza natura się zmieniła, tam jest napisane, że wypisze prawo w waszych umysłach i waszych sercach. On pokazuje nam tak naprawdę, przez to, że my jesteśmy jedno z Nim, jak mamy żyć, jak mamy postępować, kim my jesteśmy tak naprawdę. To jest niesamowite. I potem... Czyli On nas wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co powiedziałem. To Duch Święty przypomni nam całość Ewangelii. Przypomni to, co mówił Jezus. Jaki jest Jego zamysł, jaka Jego mentalność, jakie Jego chęci są. Chęci Jezusa. Kto ma moje przykazania i zachowuje je,
ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. A więc z jednej strony my możemy stwierdzić, proszę bardzo, bardzo wyraźnie jest napisane, że mamy wykonywać przykazania. I no tak, no ale jak mamy wykonywać przykazania, skoro my sami jesteśmy jednym wielkim przykazaniem. Skoro my sami, w nas mieszka Duch Święty, w nas mieszka miłość Boga. I jasne jest to, że kiedy mówisz komuś wykonuj przykazania, to nie trzeba mówić temu, na przykład Bogu. Powiesz Bogu, wykonuj przykazania, który jest sprawiedliwy, którego naturą jest samo właściwe, dobre postępowanie. A jest napisane, jaki on jest, tak, tacy i wy jesteście na tym świecie. Jest taki werset. Czyli jak ja mam wykonywać przykazania, jeśli moja natura jest już przemieniona całkowicie i przykazanie nie musi nade mną wisieć, abym ja musiał go wykonywać, dlatego że automatycznie ja chcę go wykonywać. Tak? Natomiast tu jest napisane, jak to ma, Jezus mówi to, tak? A kto ma moje przykazanie i zachowuje je, ten mnie miłuje. Oto ja sprawdziłem grecki tekst i to słowo przykazania tutaj, na odmianę od tego hebrajczyku, gdzie ja już powiedziałem wam, jak to słowo po grecku brzmi, to tutaj to okazuje się, że to nie jest to samo słowo, te przykazania, to prawo. To jest inne słowo, które ma inne brzmienie i oznacza w ogóle co innego. A więc przykazania w tym wersecie brzmi jako intolei. I ono oznacza wskazówki, porady, wytyczne. Czyli to nie jest coś, co jest ustanowione dla ciebie na zasadzie z zewnątrz, żeby cię strzegło, tylko to jest właśnie bliski twój kontakt z Bogiem, relacja z Bogiem. Kiedy ty słyszysz, jakie on ma dla ciebie wskazówki, porady albo wytyczne. I to właśnie, o tym właśnie jest mowa w tym wersecie. Kto ma moje przykazania? A śmieszne jest to, bo on dalej mówi w kolejnym wersecie, w 23 wersecie, czyli dwa wersety dalej, on mówi już nie przykazanie, tylko używa słowa słowo, logos. Takie greckie, tak? Jezus mu odpowiedział, jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. Czyli wcześniej on jest przetłumaczone to jako przykazania, a dalej on używa słowa słowo. Czyli jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec go miłuje i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. On ma na myśli, kto strzeże mojego słowa, które jest teraz nam dane za pomocą Ducha Świętego. Czyli ten, kto strzeże mojego słowa, kiedy Bóg do ciebie coś mówi, jakkolwiek cię prowadzi, w jakiś sposób ci coś pokazuje, zachęca cię, nie wiem, postępuje z tobą w jakiś taki sposób, żeby ciebie nauczyć, że ty przyjmujesz tą naukę i zachowujesz tą naukę. Jest napisane, kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. I on to mówi jako zapowiedź tego, co miałoby się wydarzyć wtedy, kiedy już on umrze na krzyżu. Czyli już nie będzie moje życie oparte o przykazanie. O prawo starego przymierza, to stare przymierze, które było w Starym Testamencie, które jest opisane, które się starzeje, jest przydawnione i jest niewystarczająco dobre dla nas, żeby nas przemienić. I teraz dlatego dokonała się ta przemiana. To prawo mojżeszowe zostało zastąpione nauką Ducha Świętego dla twojego życia. No dobra, ale czy prawo więc mojżeszowe jest złe? Czy to prawo, które jest w Starym Testamencie, jest niepotrzebne? Mamy go jakby stwierdzić, no wywalamy go? Może z Biblii trzeba go wykreślić, nie wiem. Albo coś w tym rodzaju. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem. I tutaj chcę się zatrzymać na chwilę. Wiemy, on mówi,
Wszystko, co mówi prawo, ono mówi dla tych, którzy są pod prawem. Prawo nie mówi niczego do tych, którzy nie są pod prawem. Prawo mówi tylko to, co mają usłyszeć ci, którzy są pod prawem. I bardzo wyraźnie jest o tym napisane w 1 Tymoteusza 1,8. To jest bardzo ciekawe. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. I tu dochodzimy do konsensusu, no, do głównego przekazu dzisiejszego słowa. Wiemy, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Czyli jeśli się je niewłaściwie stosuje, to jakie jest prawo? Wiem, że brzmi jak pytanie retoryczne, ale to naprawdę jest pytanie. Czyli wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. Będę chyba to powtarzał milion razy do naszych polskich chrześcijan, którzy mają milion pomysłów na to, jak to trzeba żyć pod prawem, że prawo dalej obowiązuje. Przecież Jezus nie skasował prawa i tak dalej. Przecież Jezus wykonał prawo i tak dalej. Jakby różnego rodzaju argumenty padają. Natomiast tu jest napisane bardzo wyraźnie. Jezus wykonał prawo, żebyś ty nie musiał pod nim być. I prawo jest dobre, jeśli ktoś je właściwie stosuje. I kolejny werset mówi. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. A nie, pomyliłem się, przepraszam. Tu jest napisane, rozumiemy, że prawo jest ustanowione dla sprawiedliwego. No tak, to tak bardziej pobożnie brzmi, nie? Że prawo jest ustanowione dla sprawiedliwego. Otóż jest tu jednak to słowo nie, tak? Czyli rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. Więc jeśli Bóg uczynił ciebie sprawiedliwym na podstawie wiary, prawo nie jest ustanowione dla ciebie, żeby móc cię korygować, żeby móc cię wychowywać, żeby móc być twoim pedagogiem. Więc również i ty czuj się swobodny, aby nie podlegać przykazaniom prawa, rozumiejąc to, że jesteś nowym stworzeniem. A więc skoro jesteś nowym stworzeniem, to teraz prawo jest wypisane w twoim sercu. Ono nie jest na kamiennych tablicach, ono jest w twoim sercu. Ponieważ jest ono w twoim sercu, ty jesteś sprawiedliwy już teraz. Ty od środka jesteś przemieniony. Ty od środka jesteś dobry. Od środka jesteś w porządku. Od środka, od tego, kim jesteś w środku, ty jesteś okej. I dlatego już nie patrz na siebie z perspektywy tej osoby, która podlega przecież, ja podlegam, ja muszę wykonywać to czy tamto. Bo jeśli siebie tak definiujesz, to w takiej sytuacji, kiedy siebie definiujesz w ten właśnie sposób, to od razu automatycznie stawiasz siebie pod prawo. A więc Duch Święty przestaje być tym, który cię prowadzi. Rozumiesz? Bo ty znów wróciłeś do tego wychowawcy, pedagoga, którym prawo było wcześniej dla ciebie. Jeśli wracasz z powrotem, to pozbywasz się możliwości dać Jezusowi przemieniać ciebie. Przestajesz dawać możliwość nowemu życiu, żeby to nowe życie kreowało twoją rzeczywistość. Przestajesz żyć nowym życiem. Dalej żyjesz starym życiem. A więc budując na tym, na 10 przykazaniach, budując na starym przymierzu, w ogóle mieszając stare i nowe przymierze, bo w ogóle to mnie zadziwia naprawdę, jak wiele, i w tym ja wiele lat tak postępowałem, nie rozumiejąc tego, że po to jest właśnie nowe przymierze, żeby stare przestało obowiązywać, żebyś nie na podstawie starego był usprawiedliwiany. Bo stare przymierze wymagało od ciebie twojego działania, wpatrywanie się w siebie. Stare przymierze wymagało od ciebie widzenia swojej nagości, podleganiu ciału.
Natomiast nowe przymierze, ono chce, żebyś wpatrywał się w Jezusa, ducha prawdy, który przypomina ci to, co Jezus mówi. I dzięki temu on wypisuje, wymalowuje te swoje przykazania, swoje rady, swoje postanowienia. On wymalowuje na twoim, wypisuje na twoim sercu, od wewnątrz. Prawo chciało, żeby człowiek był zmieniony tylko na zewnątrz. Było napisane na przykład, tam Jezus gada z faryzeuszami, kojarzycie, tak? Jest rozmowa, że faryzeusze zadają mu pytanie. Jezus mówi, to wy jesteście hipokrytami, bo wy ustanowiliście sobie takie prawo i teraz myślicie, że jeśli go dotrzymacie, a ja wam mówię, że kto spojrzy na niewiastę, a prawo nie mówiło wcześniej, kto spojrzy na niewiastę z pożądliwością. Ono tylko mówiło, nie pożądaj. W sensie chodziło o cielesny sposób. A Jezus podnosi poprzeczkę. On mówi, to jest hipokryzja. Ty miałeś tylko nie uprawiać nierządu z obcymi kobietami. Okej, jak to zrobiłeś, to świetnie, no świetny jesteś. A w domu po prostu sobie całe kino malowałeś w swojej głowie, po prostu wyświetlając krok po kroku, co tam dalej będzie. To czy to nie jest hipokryzja? W sercu chcesz grzeszyć? No ale nie możesz. No bo prawo nie pozwala. Ale tak naprawdę chcesz. To dlatego on w sercu napisał to nam. Żeby w sercu nam się nie chciało grzeszyć. To był jego zamysł. Żeby nas uwolnić. Bo jeśli my w środku wciąż chcemy popełniać grzech, ale tylko to prawo nas kontroluje. No to jeśli to prawo nas tylko kontroluje, ale my i tak chcemy go przystępować, ale nie możemy, no bo my już jesteśmy wierzącymi chrześcijanami, no co ja powiem pastorowi w kościele i tak dalej, no to wtedy jesteś i tak, jakby i tak jesteś zły, bo w sercu chcesz tego, tak? A jemu chodziło, żeby odmienić nas od wewnątrz, żeby prawo przestało być tym wychowawcą, który nas będzie kontrolował, bo Duch Święty już jest, więc prawo przestaje być potrzebne. I dlatego jakby ta cała przemiana, ona musi się dokonać właściwie, a nie, że człowiek myśli sobie, że okej, więc ja jestem pod prawem, prawo jest dalej dla mnie obowiązuje, okej, no to spróbuj dotrzymać. Spróbuj ty samemu na tej drodze z Jezusem przymienić siebie, żeby wykonać wszystkie przykazania. Jeśli się uda, jak apostołowi Pawłowi, będziesz tak nienaganny, to jedynie w jakim miejscu będziesz, to można nazwać to miejsce cielesność. Tak? Bo czytaliśmy Filipian, 3 rozdział, gdzie jest napisane, że Paweł mówi, ja byłem nienaganny, ale w wykonywaniu prawa. Ja byłem idealny. I nazywa to cielesnością. Właśnie. A potem mówi o tym, że to była samosprawiedliwość oparta na własnym działaniu, a chodzi o sprawiedliwość, która jest oparta na wierze. A więc, ponieważ my nie mogliśmy dokonać tego i stare przymierze nie było w stanie tego dokonać z nami, Bóg posłał swojego Syna Jezusa, po to, żeby to właśnie Jezus dokonał tej przemiany w nas. Dzięki czemu? Dzięki temu, że umarł na krzyżu. Dzięki temu, że został pogrzebany. Dzięki temu, że zmartwychwstał 3. dnia i poszedł do nieba. Poszedł do nieba, dał nam Ducha Świętego, który w praktyce spowodował, że to wszystko w nas zadziałało. Który dał nam tą moc żyć nowym życiem. Ponieważ my Jego przykazania słuchamy, to co On ma nam do powiedzenia, Jego przykazania, czyli Jego nauki, Jego postanowienia, Jego korekty, Jego pocieszenia, kiedy On nas pociesza, Duch Prawdy, który nam pokazuje całą prawdę, wprowadzi nas całą prawdę, wprowadzi nas w Ewangelię. Rozumiemy, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwego. Paweł to mówi, ale dla nieprawych, nieposłusznych, dla bezbożnych, grzeszników, dla niegodziwych i tak dalej, on wymienia po kolei. Czyli dla tych, którzy ciągle żyją
tym życiem starego człowieka. Zobacz, wszystkich, kogo on tu opisuje, jeśli sobie poczytasz ten 9 i 10 werset, to są ludzie, którzy żyją starym życiem. Ludzie, którzy poddają się bardzo takich hardkorowych jakby grzechach, ojcobójców na przykład, ludzie. Ale oni mieli wtedy po prostu czasy. Więc prawo nie jest ustanowione dla tego, który jest sprawiedliwy, bo nie potrzebuje prawa ten, który nie chce kraść. Nie potrzebuje prawa ten, który nie chce cudzołożyć. Nie potrzebuje prawa ten, który nie chce popełniać tych grzechów, dlatego że Jezus od środka go odmienił. Jeśli byśmy mieli patrzeć na siebie jako nie na sprawiedliwych, jako na grzeszniku, nie mielibyśmy nigdy szans żyć świętym życiem. Gdybyśmy mieli siebie spostrzegać w swojej tożsamości jako złych ludzi, nawet szansę nie mamy, aby zacząć żyć świętym życiem, dobrze postępując. Tylko jeśli patrzysz na siebie jako na sprawiedliwego i w swoim umyśle uświadamiasz sobie, kim jesteś naprawdę, to tylko z tego powodu twoje postępowanie się zmienia, odmienia się. Twoje uczynki pojawiają się, kiedy pojawiają się uczynki, to są to uczynki święte, a nie uczynki tych bezbożnych ludzi, których my czytaliśmy. W Galacjan 5:18 jest napisane: lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. Galacjan 5:18. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. Dlaczego? Bo miejsce prawa zajął Duch. Duch Święty. To jest bardzo ważna informacja. W ogóle cały Galacjan jest o tym. W Rzymian bardzo dużo jest o tym. Również w innych. Jezus też wspominał, wprawdzie w wielu przypadkach wspomina nie wprost, ale mówi okrężną drogą, o bukłakach starych i nowych. Oni by nie byli w stanie tego rozumieć. On chciał jakkolwiek im pokazać tą esencję łaski. Można o tym bardzo, bardzo dużo gadać, w sensie nie starczyłoby nam czasu i pozwolę sobie, że jak, bo tak generalnie jest, że od tego tygodnia startują spotkania dla wszystkich, którzy chcą bardziej poznawać Ewangelię, poznawać łaskę Boga, poznawać w ogóle Słowo Boże, bo chcemy poruszać wszystkie różne tematy, nie tylko tematy dotyczące Ewangelii i łaski, nie tylko tematy dotyczące sprawiedliwości, ale po kolei wszystko, co jest ważne dla chrześcijanina. I tam bardziej szczegółowo możemy sobie o tym rozmawiać, więc ja bardzo serdecznie wszystkich zapraszam w tym tygodniu. Właśnie zapomniałem to z moją żoną obgadać, który to dzień ma być. Ale ja na początku jutro wyślę po prostu SMS-y i też zapytam, też nie wiem, czy wszystkich dam radę zapytać, wszystkich z Was, ale niektórych zapytam, czy ten dzień pasuje bardziej lub mniej. Ale w każdym razie, że od tego tygodnia chciałbym, żebyśmy zaczęli dla wszystkich chętnych takie spotkania z Biblią, rozmowy, w sensie, że tam nie będzie kazania po prostu jako kazania, tylko będziemy wspólnie badać Słowo, tak żeby każdy mógł patrzeć w Słowo, mówić, co widzi w nim, co go dotyka, co dla niego jest ważne. A więc też pewnie przyjdzie moment i kiedyś o tym prawie bardziej szczegółowo, tak żeby sprawdzić wszystkie wersety, które są o tym w Słowie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. I werset na koniec chciałbym przeczytać jeszcze, który mówi tak: pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo, wypadliście z łaski. Pozbawiliście się Chrystusa, jeśli usprawiedliwiacie się przez prawo. Co to oznacza? Że znów z powrotem stawiacie dla siebie pedagoga prawo. Jeśli stawiacie tego pedagoga, którym jest prawo, to pozbyliście się Chrystusa. Jezus wam nie jest potrzebny do niczego. Dlaczego? Bo możecie znów, bo ponieważ Jezus wam nie jest potrzebny, dlaczego? Bo wracacie znów z powrotem w to stare przymierze, gdzie Jezusa nie było.
Wtedy Jezusa nie było. Wtedy było tylko przykazania. Więc ty wybierasz przykazania. Jeśli wybierasz przykazania, to pozbawiasz Jezusa, żeby Jezus mógł cię wychowywać, prowadzić, dawać ci wskazówki. Czy żebyś mógł żyć Jego konkretnie przykazaniami, w ogóle przykazaniami miłości. Bo te przykazania są wynikiem twojej i Jego miłości, twojej i Jego relacji. Ponieważ macie relację ze sobą, On do ciebie coś mówi. Na przykład On mówi, nie wiem, rozpocznij na przykład robić grupki, na przykład. Tak? I ty jesteś posłuszny Jego Słowu i idziesz za tym. I teraz, czy to dla ciebie jest przykazaniem, tak jak na przykład przykazanie nie kradnij? Nie, no to nie jest, to nie o to chodzi. To jest po prostu słowo, które tak ważne jest dla ciebie, bo dzięki niemu przyjdzie życie, być może w sensie w wielu kwestiach ożywi się w twoim życiu, ale być może i również w życiu innych ludzi. To może też inny. Dlatego tak ważne jest, żeby to miejsce dać możliwość, miejsce w swoim sercu dać możliwość Jezusowi cię prowadzić, a nie prawu. Bo prawo przecież nie mówi załóż grupkę domową. Właśnie o to chodzi, że gdybyśmy mieli tylko na podstawie prawa tak funkcjonować, byśmy siedzieli w domach i oglądali TV, bo prawo tego nie zabrania. Bo nie mielibyśmy w chęci, w sercu ku temu, żeby robić coś dla Jezusa. Żeby dzielić się Ewangelią z innymi. Żeby pomóc bratu lub siostrze. Bo byśmy nie wpatrywali w tym życia, radości, nie wiem. Byśmy miłości. Bo jeśli prawo przecież nie mówi na przykład i będziesz... 11 przekazanie i będziesz 3 razy w tygodniu pomagał swojemu bliźniemu. No, nie mówi takiego w ogóle, tak? Więc jeśli jesteś pod prawem, no to jakby nie musisz robić tych wszystkich rzeczy, tak? Natomiast jeśli Duch Boży zaczyna cię prowadzić, o, to dopiero się zaczyna. On może ci powiedzieć, idź tam i tam, zrób to i to, pomóż temu i tamtemu. Bądź dla tego i tego, nie wiem, pomocą, łaską, miłością, przytul go, pomóż mu. Albo jakie jeszcze są takie różne rzeczy? W różny sposób. Albo może do twojego coś życia Bóg mówić. Że na przykład jesteś krok przede mną, a musisz być krok za mną. I zawsze jak On to mówi do ciebie, to On jest pewien miłości do ciebie. Bo to przymierze już przestało być oparte na prawie, z którego jeśli nie wykonałeś, to groziła kara. On teraz wychowuje cię jako dobry pedagog, jako najlepszy pedagog, który potrafi wychowywać zachętą, a nie smaganiem. Jego smaganie ty odbierzesz jako miłość Bożą, tak naprawdę. Ponieważ miłość tylko tak umie smagać, że owszem, ty wiesz, On mnie wychowuje. Ja tak miałem kilka razy w życiu. Ja czułem to, On mnie wychowuje. Ale jednocześnie ja wiedziałem, że Bóg mówi, że to jest... Ja wiedziałem, że Bóg mówi, że to jest niedobrze. Tak jak mam, tak jak robię, tak jak postępuję, tak jak żyję, że to nie jest okej. Ale jednocześnie Jego napomnienie, Jego wychowanie mnie było pełne łaski, pełne pokoju. Jak On mi to powiedział, ja poczułem wolność. On wychowywał mnie, wychowuje za pomocą wolności. Owszem, i to było swojego rodzaju wychowanie, tak? W sensie, że to nie korekta, smaganie, ale to nie było coś, gdzie ja musiałem cierpieć. Ja wręcz odwrotnie. Ja zostałem uwolniony od tego, w czym źle postępowałem. Natomiast prawo Mojżesza, ono mówi, jeśli nie będziesz tak postępował, na przykład jeśli kradniesz, jesteś złodziejem. Prawo Mojżesza, ono nazywa ciebie, ono definiuje ciebie, a Duch Święty i ono definiuje w jakiś sposób, jesteś zły. Prawo Jezusa, prawo wolności albo prawo Chrystusowe, jak go nazywa Biblia jeszcze, czyli łaska Boża tak naprawdę, ono mówi w sercu, jesteś dobry. Okej, nie udało się ci tym razem, ale jesteś dobry. Bo to ja sprawiłem to, że jesteś dobry.
Skoro ja to sprawiłem, że jesteś dobry, tego nie da się zmienić. Jesteś dobry. Koniec kropki. I ty, co? Przecież ja tak źle postąpiłem. Jak to ja jestem dobry? Jak ja jestem usprawiedliwiony? A on mówi, a więcej grzechu nie wspomnę. O czym my teraz tu będziemy rozmawiać z tobą? Przychodzi syn marnotrawny do domu ojca. Ojciec nie wspomina nic o jego grzechu. Ojciec nie każe mu iść w pole zapracować. Ojciec nawet nie wymaga od niego, żeby on poszedł i wziął prysznic. Ojciec daje mu płaszcz sprawiedliwości po prostu. To jest szok. To jest właśnie Ewangelia. I tak jak tutaj w tym Hebrajczyku, tak, gdzie czytaliśmy, że będę łaskawy dla ich występków. Ich grzechów, nieprawości więcej nie wspomnę. Co to we mnie powoduje? Chęć grzeszenia? To nie powoduje chęć grzeszenia. To powoduje tylko zadziwienie od ogromu Jego łaski. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że więc ja chcę żyć tym nowym życiem. Jeśli On jest tak łaskawy dla mnie, to znaczy, że ja naprawdę nie chcę już iść drogą starego życia, w której żyłem w grzechu i tak dalej. I to jest szok. A więc w tym Galacjan pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie przez prawo, to dlatego, że jeśli wybierasz prawo, to nie możesz jednocześnie iść za Jezusem. Właśnie po to przyszedł Jezus, żebyś już przestał iść za prawem. I dalej jest napisane, wypadliście z łaski. Dlaczego wypadliście z łaski? Bo On daje ogrom swojej łaski. Umierając na krzyżu i po tym, jak zmartwychwstał Jezus, On wylał ogrom swojej łaski. On zwyciężył śmierć i On uniósł konsekwencje zakonu na swoim ciele. On wycierpiał. To nie było tak, że ty zgrzeszyłeś i po prostu, no i tyle. I według prawa ty powinieneś dostać karę, tak? Właśnie o to chodzi, że jeśli zrobiłeś coś złego, nie wiem, spaliłeś 15 samochodów pod blokiem na przykład, to sąd cię skaże, tak, za to. Wymierzy ci jakąś karę. I właśnie o to chodzi, że również i każdy z nas zgrzeszył przez to, że nie wierzył w Boga. Przez to, że olewaliśmy. Bóg jest, a my Go olewaliśmy. Nie wierzyliśmy w Niego. Każdy z nas grzeszył. I Jezus, On poniósł tą karę. To tak jakby On, ty spaliłeś te samochody, a On przyszedł i powiedział do sędziego, ja chcę ponieść Jego karę. Ja chcę iść tam na 5 lat, czy na ile tam się idzie, na 3 lata do więzienia. I poszedł zamiast ciebie. I dokładnie z tym, tak samo, On zabrał, On poniósł karę po to, żebyś ty nie musiał ponosić karę. I On jeszcze dodatkowo daje ci swoją sprawiedliwość, bo musiał dać ci sprawiedliwość, bo musiał stwierdzić, On jest sprawiedliwy, bo to ja jestem winny. Więc jaki On jest? On? Sprawiedliwy. Bo jak nie jest sprawiedliwy, no to musi ponieść karę. No ale jest sprawiedliwy, dlatego nie musi ponosić kary. I dlatego ci, którzy podporządkowują, usprawiedliwiają się na podstawie prawa, oni wypadają z łaski. Tak? Jeśli sam osobiście chcesz, szukasz swojego usprawiedliwienia w jakikolwiek sposób i robisz to zawsze na podstawie prawa, to zawsze wypadasz z łaski. Tak naprawdę wypadasz z łaski w swoich oczach, w swoim myśleniu, w swoim zrozumieniu. Ale perspektywy Boga nie wypadasz. Ciągle jesteś Jego łasce. Tylko co z tego, jeśli ty tym nie żyjesz, jeśli ty nie jesteś w tej łasce. Nie trwasz w niej. Więc jeśli nie trwasz w niej, to znaczy sam nie trwasz. Ale ze strony Boga nic się nie zmienia. Dalej jesteś tak samo w Jego łasce. Dalej jesteś w Jego miłości. Okej. Dziękuję Wam, kochani, za Wasze komentarze. Dziękuję, że dzisiaj byliście razem z nami i do zobaczenia za tydzień.